Odebrali nam wolność, ale nie mogą odebrać nam talentów. Osiągamy sławę za granicą bez pytania ich o zgodę. Mówiła Helena Modrzejewska, wybitna polska aktorka dramatyczna, która w 1876 roku wyemigrowała do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W tych słowach Modrzejewska opisywała losy tysięcy Polaków, którzy często w dramatycznych okolicznościach opuszczali zajętą przez zaborców i pozbawioną własnej państwowości ojczyznę i wyruszali w świat w poszukiwaniu możliwości kształcenia, pracy i osobistej wolności. Wielu z nich wspaniale przysłużyło się nowym, przybranym ojczyznom, pozostawiając w najdalszych zakątkach świata ślady polskiego geniuszu. To oni, budowniczowie świata, dzięki swoim talentom, edukacji i pracy przyczynili się do rozwoju światowej nauki i techniki, a efekty ich działań są podziwiane do dziś. Wiosna 1872. Polacy żyją pod zaborczą administracją Austrii, Prus i Rosji. Brak państwowości nie jest jednak w stanie zatrzymać dynamicznego rozwoju kultury narodowej. W tym roku w Krakowie odbywa się prapremiera dramatu Adama Mickiewicza Konfederaci Barscy. W czerwcu w Warszawie umiera wielki kompozytor Stanisław Moniuszko. Zaledwie w kilka dni po jego śmierci, 13 czerwca 1872 roku, na świat przychodzi Jan Szczepanik, późniejszy słynny wynalazca, nazywany polskim Edisonem. Jan przychodzi na świat w Rudnikach, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jest nieślubnym synem Marianny Szczepanik, pochodzącej z rodziny rolniczej ze Zręcina. Pierwsze lata życia spędza z matką w Rudnikach, w domu jej brata, kolejarza Ludwika Szczepanika. Po 3 latach Marianna wychodzi za mąż za Ludwika Panka i prawdopodobnie ze względów wizerunkowych przekazuje syna pod opiekę swojej siostry Salomei Gradowiczowej. Od tej pory chłopak wychowuje się w Krośnie, pod czułą opieką ciotki oraz jej męża, Wawrzyńca Gradowicza. Bezdzietne wujostwo pokochało małego Janka i wychowywało jak własnego syna, zwłaszcza że matka chłopca wkrótce zmarła. Jan był dzieckiem ambitnym i kreatywnym. Nauka nie sprawiała mu większych problemów. Po ukończeniu szkoły ludowej w 1885 rozpoczyna naukę w gimnazjum klasycznym w Jaśle. Z przyczyn nie do końca znanych gimnazjum jednak nie kończy. Wiadomo natomiast, że brak ukończenia gimnazjum uniemożliwia mu pójście na studia. Szczepanik nie porzuca jednak planów dalszej edukacji. Podejmuje naukę w krakowskim seminarium dla nauczycieli. Tak oto nasz bohater przenosi się do miasta królów. Szczepanik kończy seminarium w 1892 roku i podejmuje pracę w zawodzie. Uczy m.in. w podkrośnieńskich szkołach. Bardziej interesuje go jednak sama myśl techniczna niż systemowa edukacja młodzieży. Aparycją przypomina wówczas szalonego naukowca z bujną, rozwichrzoną czupryną, wiecznie skupionego na czymś zupełnie innym niż otaczająca go rzeczywistość. Jego charakterystyczny sposób bycia inspiruje podobno samego Marka Twaina do napisania opowiadania pod tytułem The Austrian Edison Keeping School Again – Austriacki Edison ponownie w szkole. Już wtedy nasz bohater odkrywa w sobie zapał do konstruowania. Wkrótce porzuca posadę nauczyciela i wraca do Krakowa, podejmując pracę w zakładzie fotograficznym Wilhelma Kleinberga, mieszczącym się na rogu ulic Floriańskiej i Świętego Tomasza. Płyty suche, materiały do kopiowania wyrobu krajowego, zagranicznego, chemikalia w płynach, wszystko zamówione. Halo, Wilhelmie. Wybacz, ja nie myślałem, jakby tu z interesem ruszyć bardziej z kopyta. A gdyby tak ciemnie przy magazynie otworzyć? Laboratorium, znaczy się, ale takie, wiesz, z wszelkimi wygodami.
takie, żeby można było w każdej chwili aparat płytami nabić, płyty wywołać. No, czy to ma przyszłość? Ależ to ma ogromną przyszłość. No pomyśl tylko, gdyby zainwestować, gdyby towarzystwo wynalazcze otworzyć. No Wiedeń, Paryż, Berlin. To właśnie w magazynie fotograficznym Wilhelma Kleinberga Jan Szczepanik ma szansę poznać konstrukcję i technologię aparatów fotograficznych, z którymi będą wiązały się jego dzieła. W późniejszym czasie to jednak nie Wilhelm, a jego krewny, bankier Ludwik Kleinberg, zacznie wspierać działalność twórczą Jana. Jak się okazuje, pierwszą inspiracją do późniejszej kariery wynalazcy w przypadku Szczepanika okazało się jednak tkactwo. Na długo przed przyjściem na świat Szczepanika, bo w 1805 roku Francuz Joseph-Marie Jacquard opracował projekt maszyny tkackiej, w której zastosował metodę sterowania nitkami osnowy za pomocą kart perforowanych. Otwory w odpowiednich miejscach karty kierowały zaczepami wybierającymi nitki osnowy w odpowiednim kolorze dla danego wzoru na tkaninie. Było to pierwsze w dziejach sterowanie maszyną za pomocą programu. Zarówno karty perforowane, zwane wówczas patronami, które sterowały maszynami tkackimi, jak i praca na nich była jednak wykonywana ręcznie. Pod koniec XIX wieku polski wynalazca Jan Szczepanik opracowuje tańszą od ówcześnie stosowanych fotoelektryczną metodę tkania wzorzystego. Ulepszenia te skracają czas wyrobu gobelinów z kilku tygodni do kilkudziesięciu minut. Wkrótce o zmodyfikowanej wersji maszyny żakardowej zaczyna być głośno, a poprawki, które proponuje Polak, wprowadzają zakłady produkcyjne m.in. w Niemczech i w Austrii. I właśnie do Austrii Jan Szczepanik przenosi się w roku 1898, gdzie jego kariera zaczyna nabierać coraz większego tempa. Po osiedleniu się w Wiedniu Szczepanik zakłada wraz ze swoim mecenasem i przyjacielem, Ludwikiem Kleinbergiem, Towarzystwo Wynalazcze Jan Szczepanik i Spółka. Société d'Invention Jan Szczepanik et Cie. Tu poza kolejnymi patentami związanymi z tkactwem poświęca się wynalazkom z dziedziny fotografii i filmu. W 1897 roku patentuje telektroskop, czyli urządzenie do przesyłania kolorowego obrazu wraz z dźwiękiem na odległość za pomocą elektryczności. Działanie wynalazku oparte było na identycznej zasadzie, jaką stosuje dzisiejsza telewizja. Pomimo dużego rozgłosu i uznania w krajach zachodnich, telektroskop nie zostaje jednak wdrożony do masowej produkcji. No cóż, ale ja tego nie widzę. Ale jak to? Dlaczego? Przecież to jest rewolucyjny wynalazek. Można na tym zbić prawdziwy majątek. Zdaje się, drogi panie, że sam pomysł to jeszcze nie rewolucja. Urządzenie jest zbyt skomplikowane, a jego produkcja kosztowna. Zbyt duże ryzyko. Ale ryzyko jest częścią biznesu. Tu trzeba trochę polotu. Fantazji trzeba. Nic z tego nie będzie. To się jeszcze okaże. W roku 1900 Szczepanik przedstawia na wystawie światowej w Paryżu udoskonalone urządzenie do przenoszenia obrazu na odległość – telefot. Sprawia to, że dobiegający trzydziestki Polak staje się znany na świecie. Sława nie chroni go jednak od odbycia służby wojskowej. W 1901 roku administracja monarchii habsburskiej kieruje młodego wynalazcę do twierdzy Przemyśl w celu odbycia służby wojskowej. Jan pracuje tam m.in. nad telegrafem iskrowym, czyli działającym bez kabla, czy karabinem automatycznym. Służba nie pochłania go jednak bez reszty. Bywa zarówno na odczytach naukowych, jak i na charytatywnych balach, na których spotyka się lokalna społeczność. Prawdopodobnie wtedy młody rekrut poznaje Wandę Dzikowską, córkę miejscowego lekarza Zygmunta Dzikowskiego, z którą się zaręcza. Gdy rodzina Dzikowskich przenosi się do Tarnowa, Jan podąża tam za swoją wybranką. W
międzyczasie wciąż ulepsza swoje wynalazki i, co warte szczególnej uwagi, wspólnie z Kazimierzem Żegleniem wprowadza do produkcji całkowitą nowość – kamizelkę kuloodporną. Kazimierz Żegleń pracuje nad swoim wynalazkiem, mieszkając w Chicago. Na pomysł kuloodporności wpada kilka lat wcześniej niż Szczepanik w 1893, po tragicznej śmierci burmistrza tego miasta, Cartera Harrisona, który zostaje zastrzelony przez zamachowca we własnym biurze. Żegleń patentuje kamizelkę w 1897 roku. Konstrukcja jego tkaniny ma układ warstwowy, składając się początkowo z trzech, a później z kilkunastu warstw gęsto tkanego jedwabiu impregnowanego specjalną substancją, której skład Żegleń utrzymuje w tajemnicy. Ponieważ jednak kamizelka jest wykonywana ręcznie, wiosną 1898 Żegleń udaje się w podróż do Europy, gdzie kontaktuje się z Janem Szczepanikiem, który ma umożliwić masową produkcję kamizelek. 7 maja 1898 roku panowie zawierają umowę o współpracy. Wielmożny pan Kazimierz Żegleń, w dniu dzisiejszym zawarliśmy z wielmożnym panem następującą ugodę. Wielmożny pan, oddajesz nam do przeprowadzenia technicznego i do sfinalizowania swój wynalazek pancerza chroniącego przeciw kulom. I obowiązujesz się od dnia dzisiejszego z nikim więcej, co się tyczy tego wynalazku, nie traktować. Również oddajesz nam, wielmożny pan, wszystkie swe patenty na ten wynalazek. My obowiązujemy się koszta techniczne potrzebne na wykonanie wynalazku pokrywać, a wielmożnemu panu na utrzymanie po 50 zł miesięcznie płacić. Choć wynalazek Kazimierza Żeglenia, wdrożony do produkcji przez Jana Szczepanika, zaczyna się cieszyć zainteresowaniem, wkrótce wynalazcy popadają w konflikt. Tymczasem kamizelka kuloodporna ratuje życie władcy Hiszpanii, królowi Alfonsowi XIII, chroniąc go przed kulą zamachowca. W uznaniu zasług Alfons XIII odznacza Jana Szczepanika orderem Izabeli Katolickiej. Doceniony Jan powraca do Tarnowa, gdzie oświadcza się swojej narzeczonej. Młodzi pobierają się, by w ciągu najbliższych lat doczekać się pięciorga dzieci, czterech synów i córki. W latach 1906-1914 Jan Szczepanik patentuje szereg wynalazków z zakresu fotografii barwnej, w tym światłoczuły papier barwny. Metoda ta, wykorzystana później przez przedsiębiorstwa takie jak Kodak czy Aqua, staje się podstawą sukcesu tych fotograficznych potęg. Jan konstruuje też kamerę filmową dla filmu barwnego oraz przystosowany do niego projektor. Pracę nad udoskonaleniem tych pomysłów prowadzi do końca życia. Rosnące zainteresowanie jego osiągnięciami sprawia, że po I wojnie światowej Szczepanik rzadko bywa w Tarnowie, gdzie stale mieszkała jego żona i dzieci. Przebywa głównie w Berlinie, gdzie kontynuuje działalność wynalazczą. Odnosi sukcesy i ponownie zyskuje uznanie, co daje nadzieję na lepszą przyszłość dla jego rodziny. Dobrą passę przerywa przedwczesna śmierć wynalazcy na skutek choroby nowotworowej. Jan Szczepanik w ciężkim stanie powraca do Tarnowa, gdzie umiera 18 kwietnia 1926 roku w wieku 54 lat. Pozostają po nim liczne innowacje, potwierdzone blisko setką patentów.